Proszę Panią, od kiedy działalnością pastorską i od kiedy działalnością dziennikarską według Pani wiedzy zajmuje się Paweł Kojecki? Działalnością pastorską zajmuje się już od lat 90. Na początku współzakładał Wspólnotę Chrześcijańską Pojednanie, a później w 96 roku, zdaje się, a później założył Kościół Nowego Przymierza w Lublinie, który jest legalnie zarejestrowanym związkiem wyznaniowym w Polsce. Proszę. A ta działalność dziennikarska od kiedy? W 2003 roku mój tata założył miesięcznik na początku Pod Prąd, później została zmieniona nazwa na Idź Pod Prąd, który właśnie zajmuje się tematami społecznymi, politycznymi. To wszystko właśnie z między innymi z perspektywy biblijnej. Społecznymi, politycznymi. Perspektywy biblijnej? Tak, z perspektywy biblijnej i chrześcijańskiej. Proszę Panią, jaki cel stara się realizować w swojej działalności pastorskiej czy pasterskiej i działalności dziennikarskiej Paweł Kojecki? Tata przede wszystkim, Paweł Kojecki przede wszystkim ma na celu dobro Polski i dobro Polaków. Nam jako dzieciom wpoił miłość do ojczyzny, do narodu polskiego. Razem organizowaliśmy czy uczestniczyliśmy w patriotycznych obchodach świąt narodowych polskich. Jako miesięcznik, jako telewizja, a także Fundacja Twój Ruch współtworzyliśmy z moim tatą, z pastorem Pawłem Kojeckim wiele filmów, materiałów, programów czy telewizyjnych, czy radiowych na temat bohaterów polskich sprawiedliwych wśród narodów świata. Nasz film dokumentalny jest między innymi w zbiorach Muzeum Polin, a także na temat bohaterów powstań, na temat bohaterów wojny polsko-bolszewickiej, na temat polskiej husarii i tak dalej, i tak dalej. Jest tego naprawdę dużo. A także pastor... Proszę. A także mój tata, pastor Paweł Kojecki, sławi polski naród, polskich bohaterów i Polskę nie tylko w kraju, wśród młodzieży i wśród naszych widzów, ale również za granicą. Na przykład był przedstawicielem Polski, reprezentował Polskę na 60. rocznicy powstania największej antykomunistycznej organizacji na świecie, w Stanach Zjednoczonych, Gender Society. Przedstawicielem Polski na 60. rocznicy powstania. Największej antykomunistycznej organizacji na świecie, w Stanach Zjednoczonych, John Birch Society. Jeszcze raz? John Birch Society. I tam wygłosił wykłady na temat właśnie bohaterstwa Polaków podczas II wojny światowej, którzy walczyli na wszystkich frontach wojny, a także na temat bohaterstwa husarii. Również dzięki tej współpracy powstały filmy Freedom Project Academy i John Birch Society. W
Freedom Project Academy i Gender Society w ramach cyklu Bohaterowie Zachodu w języku angielskim. Sławiące polskich bohaterów Jana III Sobieskiego i Marię Curie-Skłodowską, które to filmy mogły być obejrzane przez około kilkuset tysięcy widzów z zagranicy. Także podsumowując... Proszę. Proszę panią, czy pastor Paweł Chojecki jest osobą krytyczną w stosunku do Kościoła rzymskokatolickiego? W mojej opinii tak, do dogmatów Kościoła rzymskokatolickiego tak. Z czego wynika ta krytyka? Do dogmatów Kościoła rzymskokatolickiego. Ta krytyka wynika? Ta krytyka wynika z tego, że mój tata, pastor Paweł Chojecki, był w Kościele rzymskokatolickim. Był również aktywnym działaczem katolickim duszpasterstw akademickich, między innymi na Politechnice w Krakowie, a także w Lublinie. Ale w momencie, kiedy czytał Pismo Święte, doszedł do wniosku, że dogmaty Kościoła katolickiego są niezgodne z Pismem Świętym. Szczególnie katolicki dogmat o tym, że zbawienie można uzyskać tylko z uczynków, sakramentów i z wiary w Jezusa, a nie jak czytamy w Biblii, tylko i wyłącznie z wiary w Jezusa. Moment. Na przykład w liście apostoła Pawła do Efezjan, 2:8-9. Odpowiadając na pytanie pana mecenasa, pastor Paweł Chojecki, mój tata, uważa, że najważniejszą sprawą w życiu każdego z nas, każdego człowieka, jest jego wieczna przyszłość. Mówiąc w skrócie, czy człowiek pójdzie do nieba, czy do piekła. I właśnie ten cel, ta motywacja mu przyświeca, żeby katolikom głosić Ewangelię o darmowym zbawieniu w Jezusie. Jak zresztą w Ewangeliach Jezus przekazał tym, którzy w Niego uwierzyli. Nie jest celem mojego taty, nigdy nie było, obrażenie uczuć religijnych kogokolwiek, również katolików. Ale chcę w sposób często rzeczywiście medialny, często z użyciem środków wyrazu artystycznego czy środków stylistycznych, które są
typowe dla publicystyki. Chcę dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców z tą prawdą o zbawieniu. Proszę panią, czy spotkała się pani w programach, może inaczej, czy pani uczestniczy również w tych programach? W programach telewizji Pod Prąd, tak. Niektóre, część prowadzę jako prowadząca program. Jako prowadząca. Proszę. Mhm. Proszę panią, czy w trakcie tych programów spotkała się pani z krytyką dogmatów katolickich dotyczących komunii? Z krytyką dogmatów katolickich dotyczących komunii. Tak. Przyjmowania tak. Komunii. Tak, tak, tak. Pamięta pani może jakieś takie, czego to dotyczyło, jakby, dlaczego ta krytyka się pojawiła? No tak, no tutaj też jest jakby kolejny aspekt tego, co już mówiłam, że według dogmatów Kościoła katolickiego, o ile je znam, ponieważ byłam chrzczona jako katoliczka, ale nie jestem katoliczką. Tata krytykuje ten dogmat o przeistoczeniu podczas mszy hostii w ciało Jezusa, ponieważ jest on według jego wiedzy sprzeczny z Pismem Świętym. Proszę panią, czy spotkała się pani z krytyką dotyczącą Matki Bożej? Ja przepraszam, że tak z takim niepewnością pytam, bo tak to w uzasadnieniach to oskarżenia jakoś jest napisane. To rzeczywiście jest... Może inaczej. Czy Paweł Chojecki krytykuje, czy jakoś tak w taki niechętny, niewłaściwy sposób wyraża się o Marii, Matce Jezusa, tej, która została opisana w Biblii? Nie, nigdy. Wręcz przeciwnie. Mój tata często właśnie w pozytywnych, pochlebnych słowach wypowiada się na temat Marii, Matki Jezusa. Stawia ją jako wzór zaufania Jezusowi. Proszę panią, czy spotkała się z takim pani określeniem zjawa w jakichś wypowiedziach Pawła Chojeckiego? Tak. W kontekście właśnie, jakby w kontekście czy związanym z Marią, a wie pani, czego dotyczyło to określenie zjawa? Z tego, co pamiętam, w programach chrześcijańskich określenie zjawa nie dotyczyło Marii, Matki Jezusa, ale ta wypowiedź dotyczyła, tak jak mówiłam, nie Marii, Matki Jezusa, ale dotyczyła objawień katolickich. Mhm. Czyli co, ojciec krytycznie odnosił się do tych objawień? Tak. Z tego, co pamiętam, to tak. Ale nie do Marii, Matki Jezusa. Mhm. Proszę panią, czy pani się spotkała z krytyką, jaką... Czy może inaczej, czy Paweł Chojecki krytykuje, czy omawia zjawiska społeczne w Polsce? Społeczne i polityczne. Tak. Czy podczas tego jest jakaś krytyka? Jeżeli tak, to czego? Z jakiego powodu jest ta krytyka?
Jest krytyka, płynie krytyka często z ust pastora Pawła Chojeckiego. No bo ponieważ jest to jeden z obowiązków dziennikarza, którym jest również, żeby rzetelnie przedstawiać wydarzenia. I jeżeli na przykład jakiś polityk nie wypełnia swoich obietnic wyborczych czy innych, programowych, tak, wtedy no, ta krytyka się pojawia tak z ust redaktora naczelnego. Proszę panią, czy pani kojarzy jakieś słowa krytyki w stosunku do prezydenta Andrzeja Dudy? Tak, kojarzę. Czego, znaczy może nie czego dotyczyły, tylko jakby, czym one były, dlaczego krytykował? Czy krytykował z tego powodu, żeby go, jak to mówią teraz, hejtować? Czy krytykował z tego powodu, żeby... To już przepraszam, panie, no dobrze, proszę, tak. Proszę świadkowie. Dlaczego krytykował pastor Paweł Chojecki prezydenta Andrzeja Dudę? Dlatego właśnie, tak jak mówiłam, że w jego rozumieniu prezydent Andrzej Duda nie spełniał obietnic danych publicznie Polakom. Ale nie miał na celu obrazy głowy państwa czy jakiegoś zniesławienia, ale tak jak mówiłam na początku, motywuje Pawłem Chojeckim, moim tatą, właśnie troska o naród polski i też troska o prezydenta również. Mogę tutaj wspomnieć, że pastor Paweł Chojecki również popierał w jakiś sposób prezydenta Andrzeja Dudę w latach wcześniejszych. W 2015 roku powiedział, zdaje się publicznie także, że będzie głosował na niego w drugiej turze wyborów. W 2020 już nie będzie głosować na nikogo, z tego co pamiętam. Ale do telewizji Idź Pod Prąd zapraszał także takie osoby, które nawoływały do głosowania na Andrzeja Duda. Proszę panią, czy pani coś wiadomo na ten temat, aby Paweł Chojecki nawoływał do tego, żeby napaść na Chiny bądź Koreę Północną? Nie. A czy pani coś kojarzy z programem? Nie słyszałam. Czy nie spotkała się pani z taką wypowiedzią ze strony pani ojca? Nie. Aby nawoływał do wojny z Chinami bądź Koreą. Nie, napaści na Chiny bądź Koreę. No, przepis mówi wojny napastniczej. Stąd pytam o napaść. Napaści na Chiny bądź Koreę. A kojarzy pani jakąś rozmowę na temat jakichś takich problemów związanych z Koreą Północną, gdzie się tam jakiś problem wojny pojawiał? Kojarzy to pani? Tak, kojarzę. Podczas programów publicystycznych w telewizji Idź Pod Prąd. Jest o tym mowa i pastor też się do tego odnosił. W kontekście również powiększania arsenału militarnego, zarówno przez... Czego? Arsenału militarnego. Zarówno przez komunistyczną Koreę Północną, jak i komunistyczne Chiny. Proszę. Ja nie mam pytań, dziękuję bardzo. Pani prokurator? Dziękuję, nie mam. Jak bardzo ważne dla oskarżonego jest Pismo Święte Nowego Testamentu? Proszę odpowiedzieć na to pytanie. Z pani tych doświadczeń, relacji z ojcem, jak ważne? Czy może pani na to? Mogę, oczywiście. Moim zdaniem jest bardzo ważne Pismo Święte dla mojego taty. Dlatego, że od najmłodszych lat
razem z mamą no, czytali mi to Pismo Święte. I dzięki nim też jakby dla mnie stało się najważniejsze, bardzo ważne w życiu. I to im zawdzięczam. Tak, bardzo ważne. Proszę. Pytanie związane z tym poprzednim pytaniem. Dlaczego, skoro Pismo Święte Nowego Testamentu jest tak ważne dla oskarżonego, bronił on Nergala, który podał to Pismo Święte publicznie i nazwał określeniem wulgarnym, fekalnym? No jest to w jakiś tam sposób związane z tym postępowaniem. Czy mogła pani króciutko udzielić odpowiedzi na to pytanie? Dlatego mój tata bronił między innymi Nergala czy panią Sherin Wielgus za jej wystąpienie w jej kościele. Wielgus. Sherin Wielgus. Tak, Sherin Wielgus. Tak. Której tam grożono zabraniem immunitetu. Ale tak, dlaczego? Bo? Dlatego broni ludzi niezależnie od ich poglądów religijnych, politycznych, narodowości. Ponieważ dla niego wolność jest bardzo ważną sprawą i wyznaje zasadę, że mogę nie zgadzać się z tym, co mówisz, ale zrobisz wszystko, żebyś mógł to robić. Jeszcze mogę dodać, że również jako Telewizja Idź Pod Prąd i pastor Paweł Chojecki organizowaliśmy poparcie dla muzułmanów, czyli dla Ujgurów, którzy są zabijani i zamykani w obozach koncentracyjnych w komunistycznych Chinach. Podobnie jak wyznawcy Falun Gong. Bo każdy człowiek ma prawo do wolności, także wolności słowa. Dlaczego oskarżony nazywa papieża Franciszka Francą, co stanowi nawiązanie seksualne do choroby wenerycznej? Proszę sądu, ja wnoszę uchylenie tego pytania, bo skąd wiadomo, czy to jest nawiązanie? Może według pana pokrzywdzonego, ale trzeba zapytać no na materiał 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 jest, proszę, tak, bo pytanie w zasadzie powinno być skierowane do oskarżonego. No nie ma. O tym, że ma krytyczne stanowisko do hierarchii Kościoła katolickiego, no to było już formułowane. Tak, no to jest... To nie wymaga dowodzenia, oczywiście. Jako pewna forma krytyki wykazywana już wcześniej w tego postępowania. Proszę sądu, jeśli ja mógłbym, bo ja jeszcze bym chciał powiedzieć, że nie ma w zarzucie nic nie ma, ale w uzasadnieniu aktu oskarżenia nie ma takiego sformułowania jako stawiane przez prokuraturę jako zarzut Pawłowi Chojeckiemu. W związku z tym uważam, że pytanie jest pytaniem, które nie dotyczy tego, co jest napisane w akcie oskarżenia. Dziękuję. Rozumie pan? Pytanie dotyczyło oczywiście motywacji też oskarżonego. Dlaczego akurat takie sformułowania? Dlaczego nazywał papieża Franciszka akurat Francą? Czyli nawiązanie właśnie do choroby wenerycznej. Najpierw to trzeba by było świadka zapytać, czy słyszała pani w ogóle o takim określeniu, które miałby użyć pani ojciec wobec papieża. A drugie pytanie, z jakich powodów użył takiego sformułowania? Czy pani coś wie na ten temat? Słyszałam ale krótko, tak? Tak, słyszałam takie określenie. Tak jak mówiłam wcześniej, w swoich programach pastor Paweł Chojecki używa często, czasami formy nawet kabaretowej. I tutaj też wobec różnych osób. Jest to forma wyrazu publicystycznego. Która w jego rozumieniu mieści się w debacie
czy dyskursie publicznym. Proszę. Pytanie kolejne. Czy kiedykolwiek programy Idź pod prąd z udziałem oskarżonego były jasno i czytelnie reklamowane jako programy satyryczne, komediowe, jak to pani ujęła? Które czy raczej jako filmy poważne, polityczne, patriotyczne? Jeszcze chciałam zapytać, poprosić o powtórzenie pytania. Jeszcze raz. Czy kiedykolwiek programy Idź pod prąd z udziałem oskarżonego były jasno i czytelnie reklamowane jako programy satyryczne, komediowe? Tak. Reklamowane jako programy satyryczne, komediowe. Proszę. Pytanie. W którym dokładnie momencie tych nagrań pojawiały się stwierdzenia mówiące, że od teraz zaczyna się materiał komediowy, satyryczny? W ogóle świadek jest w stanie na takie pytanie odpowiedzieć. No jest pani podobno redaktorem tej telewizji, pytanie, więc powinna wiedzieć. Pytanie jest bardzo ogólne. Czy rozumie świadek to pytanie? Nie do końca. No. Od kiedy? Czy to po prostu chodzi tu pytającemu o to, że te programy zostały określone jako satyryczne i od pewnej daty zaczęły tak być reklamowane? To może inaczej się zapytam. Czy pani kiedykolwiek reklamowała programy Idź pod prąd jako materiały satyryczne, komediowe? Tak. Proszę. Czy prośby o wpłaty finansowe na waszą telewizję to też miały być odbierane przez widzów jako satyryczne i komediowe, czy jako poważne? Uchylam pytanie. Czy wie pani o takim przypadku, że oskarżony rzucił katechizm Kościoła katolickiego do kosza? Nie wiem, czy do kosza. Rzucił katechizm. Ale z tego, co pamiętam, tak, było takie zdarzenie. Czy bardziej nie rzucił, ale odłożył tak zdecydowanym ruchem? To tak. Bardziej odłożył zdecydowanym ruchem z tego, co to jest. Proszę. Czy w nagraniach Idź pod prąd pojawiały się na stole świnki, takie kolorowe, gumowe? Mam odpowiedzieć, Wysoki Sądzie? Proszę. Tak, pojawiały się. Czy te świnki były ubrane w stroje biskupów i kapłanów katolickich? Z tego, co pamiętam, tak. To właśnie jest jeden z przykładów satyry. Dlaczego telewizja Idź pod prąd i oskarżony, oczywiście, który tam występuje każdego dnia, tak wiele miejsca poświęca krytyce akurat Kościoła katolickiego? Tak jak mówiłam wcześniej, jako były członek Kościoła katolickiego, mój tata, Paweł Chojecki, poznał w jego ocenie fałszywe dogmaty Kościoła katolickiego, niezgodne z Pismem Świętym. To jest powód krytyki. Proszę. Pytanie w nawiązaniu do odpowiedzi teraz świadka. Czy w takim razie należy rozumieć, że dogmaty innych wyznań, na przykład muzułmanów czy Żydów, są dopuszczane przez oskarżonego? Ale uchylam pytanie, bo to nie jest kwestia oceny świadka, jaki świadek ma zdanie na ten temat. To może inaczej.
To może inaczej zapytam. No. Czy na łamach telewizji Idź Pod Prąd były krytykowane dogmaty religii, na przykład żydowskiej? Na pewno, z tego co pamiętam. Były krytykowane dogmaty. Nawet nie nazwałam, znaczy krytyką można to nazwać, ale bardziej tak jak robił to Jezus w Nowym Testamencie. Nie wchodźmy w szczegóły, tylko ogólnie, że były, krytyka dotyczyła również dogmatów religii żydowskiej. Proszę. Tak. Czy była jakaś wyraźna granica postawiona w nagraniach Idź Pod Prąd między tą właśnie satyrą, komedią, a nauczaniami religijnymi? Proszę sprecyzować, to sam nie rozumiem, co to znaczy granica wyraźna. No, pytam o to z powodu takiego, że często w nagraniach Idź Pod Prąd pojawiały się komentarze polityczne i religijne w jednym nagraniu. Tutaj teraz się też dowiadujemy, że to wszystko było satyryczne, więc pytam, czy... to może zapytam tak, czy sprawy religijne w tych nagraniach satyrycznych to były też elementami satyry, czy to było jednak na poważnie? Ale czy my oceniamy w tym postępowaniu sam program? To jest pytanie na wiarygodne świadka. No nie do końca. No ale jeżeli pani krótko mogłaby odpowiedzieć na pytanie. To ja wcześniej też już mówiłam, że tata jako pastor Paweł Chojecki i redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd używa w swoich programach różnych, o różnej tematyce, także formę czy środek wyrazu kabaretu, scenek rodzajowych, przesady, czy nawet drwiny, czy znaczy metafor, nie wiem, różne środki wyrazu, które są typowe dla przekazu medialnego, publicystycznego. Ale także w trakcie swoich kazań. Kolejny wystąpiciel. Proszę. Może tak pierwsze pytanie. Jak rozumie dobro Polaków pan oskarżony, pani ojciec? No, ja cytowałem tutaj z ust relacji z ojcem, jak pan mógł jak rozumie pani ojciec dobro Polaków? Przede wszystkim wolność dla każdego Polaka, wolność szeroko rozumiana, wyznawania religii, wolność słowa, a także godność obywateli, niepodległość państwa polskiego. Proszę. Podczas tej wizyty w Stanach Zjednoczonych padły takie określenia. Ale proszę. Dobrze, to w takim razie. Zakłada pan, że takie padły, a najpierw trzeba by było się zapytać, czy świadek wie, że była wizyta. Dobrze. I że. No, była mowa o tym, pani Eunika tak, tutaj tak. Zaznała, że była taka wizyta i w niej brała udział. Nic takiego nawiązania. Ale dobrze, ale nie będę się upierał, więc może inaczej. Jakimi słowami krytykuje dogmaty od prostu obserwacji pana pan ojciec? Pamięta pani może? Mógłby pan powtórzyć jeszcze pytanie? Raz. Jakimi słowami, czy może pani pamięta, krytykował pani ojciec dogmaty o transubstancjacji? Jakie to były słowa? No tak jak mówiłam,
że ten dogmat jest niezgodny z Pismem Świętym. A nie, że niezgodny, to wiemy, tylko jak on to nazywa, może pani pamięta. Jakimi słowami? Że jest to wbrew nauce Jezusa. Że ofiary Jezusa na krzyżu nie można powtórzyć. Że tak jak jest napisane w Nowym Testamencie, ona została złożona raz na zawsze. No tak, to jest uzasadnienie teologiczne, ale jakimi słowami, takimi, które mógłbyście jakoś patrzeć, na przykład dotknięty. Czy potrafi świadek konkretnie powiedzieć takie słowo? Jakich słów używał w tym temacie? Potrafi pani wskazać konkretnie, jakich słów używał pani ojciec wobec właśnie kwestii odnoszącej się do komunii eucharystii i tego tematu związanego z dogmatem religii katolickiej? Czy też nie potrafi pani w tej chwili? Myślę, że to, co powiedziałam, to jest to, co pamiętam, jeśli chodzi o transubstancjację. Precyzyjnie nie potrafię wskazać. Ale były te słowa potocznie uważane za wulgarne, czy były to taka teologiczny opis? Jeśli chodzi o transubstancjację, to wydaje mi się, że to był teologiczny opis, ale też mogły paść jakieś sformułowania inne. Czy tymi słowami ktoś mógłby się patrzeć na przykład wyznawca tych bieżących tego to już kwestia soseny. To nie, to rozumiem. A takie słowo sakramenty to pierwszy, może pani pamięta, czy takie słowa czy były takie wypowiedzi? Zetknęła się pani z taką wypowiedzią ojca? Z tego, co pamiętam, takie słowo padło w wypowiedziach mojego taty, ale w tym momencie nie mogę powiedzieć, w jakim to było kontekście, ponieważ nie pamiętam do końca, także, ale to słowo na pewno na antenie padło, ale nie powiem dokładnie w jakim kontekście. A czy widziała pani plakaty takie wiszące na siedzibie Idź Pod Prąd, przedstawiające księdza czy też biskupa z świńską głową, takie odczłowieczające, powiedzmy, kapłana katolickiego? Jak pani to oceni? Czy to było odczłowieczenie, czy to... Zostawmy ocenę. Czy widziała świadek takie plakaty postaci ludzkiej z głową świni, tak? Duchowny tak, z głową. Tak, tak. Z tego, co pamiętam, to był billboard odnoszący się do sytuacji pedofilii wśród księży katolickich i to było też w kontekście, czy w odniesieniu do plakatu Wojciecha Smarzowskiego filmu Claire. Znaczy zdanie moment. Do plakatu filmu Wojciecha Smarzowskiego. Smarzowskiego. Proszę panią, po co Paweł Kojecki prowadzi swoją działalność, nazwijmy to religijną i dziennikarską? Mój ojciec, pastor Paweł Kojecki, jest biblijnym chrześcijaninem. Wierzy w Jezusa Chrystusa, ale jest również polskim patriotą. Dlatego zależy mu przede wszystkim na dobru ojczyzny i często w programach mówi widzom, że potrzebne jest osobiste czytanie Pisma Świętego, tak żeby mieć, można powiedzieć, taką bazę wartości. Potrzeba codziennego czytania, tak? Czy czytania w ogóle Pisma? Samodzielnego. Rozdzielonego czytania Pisma Świętego, tak, by mieć? Tak, żeby mieć taki fundament wartości. Każdy mówi. Fundament wartości. Jeszcze chciałam dodać, jeśli chodzi o cele
cele mojego ojca w działalności publicznej. Przyświeca mu również wolność i tolerancja religijna, jaka była w Polsce na przykład w XVI wieku, w czasach reformacji. I te cele też realizuje w telewizji, kiedy na przykład do wspólnej dyskusji zaprasza osoby o różnych poglądach, na przykład polityków z różnych opcji politycznych. Jak też katolickich profesorów czy księży. Proszę panią, pani pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym ze swoim ojcem? Tak. Proszę powiedzieć, czy z takich relacji osobistych to wynika, aby pani ojciec realizował jakieś swoje takie cele związane z dokuczaniem innym osobom? Nie, jest raczej pokojową osobą i szuka punktów wspólnych niż tych, co nas dzieli, co widać na przykład w programach telewizyjnych, ale również w życiu prywatnym. Proszę panią. Czy pani ojciec jest krytycznie nastawiony wobec Kościoła rzymskiego i dogmatów religijnych tego kościoła? Mój ojciec, pastor Paweł Chojecki, był kiedyś katolikiem, i to aktywnym katolikiem, ale ze względu na przekonania swoje, na to, że zaczął czytać Pismo Święte, odszedł od Kościoła katolickiego. I jeśli chodzi o krytykę Kościoła katolickiego, to skupia się na porównywaniu doktryny katolickiej właśnie z Pismem Świętym, bo to uznaje za fundament chrześcijaństwa. Ale absolutnie w jego zachowaniu nie widać pogardy czy dla Kościoła katolickiego, czy dla katolików. Wręcz przeciwnie, jest otwarty na rozmowę i na dyskusję. Proszę powiedzieć, a działalność ta publicystyczna, społeczna, dziennikarska, związana z krytyką osób publicznych, to z czego ona wynika? Co jest przyczyną tej działalności, krytyki, no bo tu jakby... Mojemu ojcowi, pastorowi Pawłowi Chojeckiemu, przyświeca idea mówienia prawdy bezkompromisowej, czyli na przykład jeśli ocenia jakiegoś polityka, to stara się chwalić za jego dobre postępowanie, a ganić za złe, czyli przyświeca mu dobro naszego państwa. Proszę panią, czy jakich form stara się używać pani ojciec w tej swojej działalności? Takich form wypowiedzi, o tak. Czy przekazu? Mój ojciec, pastor Paweł Chojecki, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych pastorów w Polsce. Jego kazania słuchają również katolicy, czy też osoby, powiedzmy, sceptycznie nastawione, na przykład do religii katolickiej. Ale przyciąga on swoich widzów właśnie przede wszystkim treścią, ale i formą. Często stosuje ironię, czy jakieś przejaskrawienie. Czasem też, żeby przyciągnąć uwagę widza, odgrywa scenki rodzajowe. Czasem to też przybiera formę kabaretu, ale chodzi o to, żeby uwypuklić jakąś tezę czy prawdę, ale absolutnie nie o to chodzi, żeby kogoś obrazić. Proszę panią, czy spotkała się pani kiedyś z takim, nie wiem, słowami czy nawoływaniem Pawła Chojeckiego do tego, żeby napaść na Chiny bądź Koreę? Zbrojnie napaść. Nie spotkałam się z takim stwierdzeniem.
A czy pani być może uczestniczyła w jakichś programach, które dotyczyły jakichś dyskusji na temat Chin komunistycznych czy Korei Północnej? Tak, w naszej telewizji tematy azjatyckie pojawiają się dosyć często, ponieważ mamy korespondentkę z Tajwanu, redaktor Hannę Shen. I częstym tematem tych programów jest przede wszystkim to, jak Zachód powinien przeciwdziałać komunizmowi, który widzimy na przykład w Chinach czy w Korei Północnej. W Chinach bądź w Korei. Nie mam. Panie prokurator? Dziękuję, nie mam pytań. Pan Sadlewicz? Tak jest. Czy jest pani członkiem Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie pod przywództwem oskarżonego? Tak, jestem. Jak bardzo Pismo Święte Nowego Testamentu jest ważne dla oskarżonego? Myślę, że bardzo ważne. Dlaczego w takim razie oskarżony bronił Nergala, który podał to Pismo Święte i porównał to Pismo Święte też do kału? Znaczy, czy może świadek ma wiedzę na temat wypowiedzi ojca, które dotyczyły jakby obrony słynnego Nergala, bo wszyscy znamy tą sytuację. Czy zna pani motywację ojca, jeśli chodzi o to? Chciałam zaznaczyć, że mój ojciec oddziela swoje przekonania, powiedzmy, czy religijne, czy moralne, od wolności słowa, która powinna być w demokratycznym państwie. Dlatego wielokrotnie przeciwstawiał się artykułowi 196 z kodeksu karnego. 196. Który mówi o odpowiedzialności karnej za obrazę uczuć religijnych. I jest zatem ze względu na to, kogo dana sprawa dotyczy, więc trudno mi się tutaj odnosić do konkretnej sprawy. Powiedziała pani, że ojciec, czyli oskarżony, jest bardzo otwarty i tolerancyjny wobec kapłanów i wyznawców innych religii. Czy słyszała pani, aby z ust oskarżonego padły takie oskarżenia, takie określenia pod adresem papieża Franciszka jak Franca? Tak, słyszałam, ale nie widzę związku. Rozumiem, że będzie kolejne pytanie w tym zakresie. Czy świadkowi jest wiadomo, w jakim celu te porównania były użyte? Czy mój tata krytykuje na przykład papieża Franciszka za konkretne jego wypowiedzi? Proszę dalej. Czy oskarżony krytykuje dogmaty wiary i sakramenty, na przykład religii żydowskiej? Wie pan coś o tym? Mój tata jest Polakiem, mieszka w Polsce, więc przede wszystkim jeśli dyskutujemy o Polsce, o religii, w którą wierzą Polacy, no najczęściej mówi o Kościele katolickim. Myślę, że to jest całkowicie naturalne. Tak, tylko pytanie brzmiało, czy też spotkała się pani z krytyką dogmatów religii żydowskich, tak ogólnie rzecz biorąc, bo to możemy tam dawać się wynurki. Myślę, że przy omawianiu czy Nowego Testamentu, no to jest to jakby jeden z tematów. Proszę. Czy audycje Idź Pod Prąd miały charakter satyryczny, komediowy, kabaretowy, czy wręcz przeciwnie, były
reklamowane jako poważne polityczne komentarze na temat sytuacji w Polsce i na świecie. W naszych programach są różne elementy. Poważne, a czasem też kabaretowe. Zależy od wydarzeń, które dzieją się w naszym kraju. W zależności od wydarzeń, jakie znajdują się w naszym kraju. Czy kiedykolwiek spotkała się Pani, żeby oddzielano część tą satyryczną, komediową od poważnego komentarza? Myślę, że tutaj to jest zależne od charakteru różnych programów w naszej telewizji. Mamy kilkanaście, więc trudno. Sami poruszamy tematyki, tak? Tak. Proszę. Czy kiedykolwiek Pani sama reklamowała audycję Idź Pod Prąd jako satyryczne, komediowe, kabaretowe? Myślę, że często mówimy, że w naszej telewizji też potrafimy się śmiać wtedy, kiedy są ku temu powody. Nie rozumiem pytania. Proszę. Czy spotkała się Pani z określeniami oskarżonego, że Kościół katolicki to pogaństwo? Czy ja się spotkałam z takimi określeniami? Tak. Ogólnie? Czy słyszała Pani z ust ojca, który wypowiadał się, że Kościół katolicki to pogaństwo? Myślę, że w takim sensie, że Kościół katolicki już w czasach reformacji odszedł od polegania tylko na Piśmie Świętym i że zbawienie jest tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I może w takim sensie mój tata stwierdził, że Kościół katolicki... Ale nie o to chodzi. Aha. Pani dokonuje oceny, ale czy Pani się z taką wypowiedzią spotkała? Jeżeli tak, to w ogóle w jakim kontekście? Rozumiemy się. Tak. No być może, że w takim właśnie kontekście mógł mój tata użyć takich słów.